10 zapomnianych miejsc. Hotel Le Plaza w Detroit. Miasto zostało założone 24 lipca 1701 roku przez Francuza. W przeszłości miasto było dużym skupiskiem Polonii. Polacy napływali do miasta od XIX wieku, początkowo z Wielkopolski, później z innych zaborów, aż w końcowej fazie imigracji z innych części Stanów Zjednoczonych. W połowie dwudziestolecia międzywojennego w Detroit żyło około 250 tysięcy Polaków, najliczniejsza grupa imigrancka w regionie. Dopiero administracyjne ograniczenia w polityce imigracyjnej ograniczyły napływ Polaków z Europy, a do fabryk zaczęli napływać Afroamerykanie z południa Stanów Zjednoczonych. Przyczyn ogłoszenia bankructwa w Detroit w 2013 roku jest wiele, a ich początków należy szukać w drugiej połowie ubiegłego wieku. Generalnie był to splot różnych wydarzeń. Dezindustrializacji, złej polityki, zagospodarowania przestrzennego, wybuchu zamieszek, niewłaściwej polityki podatkowej. Hotel Le Plaza był kiedyś wspaniały, odwiedzali go turyści z całego świata. Niestety hotel, tak jak miasto, upadł i dziś stanowi jedno z najpiękniejszych opuszczonych miejsc na świecie. Wyspa Hirta, jedna z największych wysp Szkocji. Pomimo że wyspa zamieszkana była już w czasach prehistorycznych, ludność została całkowicie ewakuowana w 1930 roku. Powodem było przybycie na początku XX wieku misjonarzy i turystów, a wraz z nimi również pieniądze, chorób i zmianę stylu życia. Dziś resztki kamiennych budowli zjawiskowo komponują się z surowym krajobrazem. Kolmanskop. Wymarłe miasto w południowej Namibii, kilka kilometrów w głąb lądu od portu Lutwitz. Było osiedlem górniczym. Rozwinęło się po odkryciu diamentów w 1908 roku. Zasiedlili je górnicy z pobliskich kopalni. Zbudowane zostało w stylu niemieckim. Posiadało szpital, elektrownię, szkołę, teatr, halę sportową, kasyno oraz linię kolejową do Luderitz. Miasto zaczęło upadać po I wojnie światowej, gdy spadły ceny diamentów. Opuszczone zostało w 1956 roku. Obecnie miasteczko jest częściowo wyremontowywane. Krzyżtopór. Ruiny powstałej w latach 1627-1644 rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi położonej w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była to najwspanialsza budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu. Miejsce imponuje rozmachem, a status pomnika historii posiada. Park rozrywki Six Flags. Największa na świecie sieć parków rozrywki, posiadająca 21 parków, z czego 18 używa nazwy Six Flags. Pierwszy park, Six Flags Over Texas, został założony w 1961 roku przez Augusta Wayna w Teksasie. Nazwa Six Flags pochodzi od sześciu flag, które Teksas posiadał w swojej historii. Jeden z parków znajdował się w Nowym Orleanie. Ten ogromny park rozrywki został zniszczony przez huragan Katrina w 2005 roku. Opuszczone karuzele i górskie kolejki to mocno nostalgiczny widok.
zamek Kilhorn. Jeden z najbardziej malowniczych szkockich zamków, najstarsza część zamku, potężna wieża mieszkalno-obronna, wybudowana została na przełomie lat 1440-1460 przez Sir Colina Campbella, pierwszego lorda Glenorchy. Chociaż brak jest konkretnych informacji o zatrudnionych przy budowie murarskich mistrzach, to odkryte na murach masońskie symbole są identyczne ze znakami pochodzącymi ze słynnej kaplicy Roslin. Dziś miejsce opuszczone i zapomniane. Kayakoy. Wieś w południowo-zachodniej Turcji. Miasto zostało zbudowane na miejscu starożytnego miasta Karmalisos w XVIII wieku. Nastąpiło to po zniszczeniu Fethiye przez trzęsienie ziemi w 1856 roku i pożarze w 1885 roku. Po wojnie grecko-tureckiej Kayakoy zostało w większości opuszczone po wymianie ludności między Grecją a Turcją. Mieszkańcy zgłosili deklarację, aby wpisać Kayakoy na listę światowego dziedzictwa. Wyspa Goki. Goki jest jedną z prawie 400 wysp Shaanxi, wchodzących w skład największego chińskiego archipelagu Zhoushan na wschodnim wybrzeżu kraju u wylotu zatoki Hangzhou. Tak jak na pozostałych wyspach archipelagu, na tej głównym źródłem dochodów mieszkańców od wieków było rybołówstwo. Z czasem jednak wraz z chińskim boomem gospodarczym na wyspach rozwinęły się inne gałęzie przemysłu. Coraz więcej rybaków zaczęło porzucać ciężką pracę na morzu na rzecz pracy w fabrykach, stoczniach i branży turystycznej. Migrowali w głąb lądu, pozostawiając swoje nadmorskie osady na pastwę losu i natury. Świątynia Ta Prohm. Współczesna nazwa jednej ze świątyń w kompleksie Angkor, znajdującym się w prowincji Siem Reap w Kambodży, zbudowanej w stylu Bayon. W odróżnieniu od większości kamiennych budowli kompleksu, ta zachowała się w stanie zbliżonym do tego, w jakim została odnaleziona. Ruiny kompleksu świątynnego posłużyły w 2001 roku jako tło akcji filmu Lara Croft Tomb Raider. Fabrice di Caragin. Ruiny tej budowli na co dzień są całkowicie zanurzone w wodzie. Opuszczone miasto znajduje się tuż obok tamy, jednak co jakiś czas ze względów konserwacyjnych zbiornik musi być osuszony. Wtedy ruiny pojawiają się nad wodą niczym duch. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światową Historię. Trzymajcie się. Cześć.